Obecnie system lokalizacji satelitarnej GPS daje nam szerokie możliwości w zastosowaniu precyzyjnego rolnictwa. Dzięki odbiornikom GPS z dużą precyzją zlokalizować możemy pozycję, w której się znajdujemy. Tak więc stworzenie rzeczywistej mapy powierzchni pola odbywa się automatycznie. Miejsce pobrania próbek glebowych zostają zarejestrowane i dzięki temu możemy je w dowolnym czasie zlokalizować. Ma to duże znaczenie przy porównywaniu wyników pomiaru lub rejestracji zdarzeń w następnych latach. Precyzja, z jaką potrafimy to zrobić już dziś, to dokładność nawet kilku centymetrów. Na podstawie danych z GPS-a otrzymujemy zredukowaną mapę powierzchni upraw, a także dzięki zarejestrowaniu miejsc pobrania próbek glebowych opracować możemy izoliniowe mapy zasobności i zmienności gleby. Oto praktyczny pokaz zautomatyzowanego próbobrania. Zamontowany na kładzie zestaw charakteryzuje się niewielkim naciskiem na glebę. Punkty pobierania prób są automatycznie wskazywane przez oprogramowanie komputera polowego, a zestaw jest do nich kierowany przez pokładowy odbiornik GPS z dokładnością lepszą niż 1,5 metra 5 razy na sekundę. Do pobierania prób glebowych wykorzystujemy automat hydrauliczny Vintex 1000. Teraz odbywa się objazd granic pola, podczas którego zarejestrowana zostanie powierzchnia uprawy. Badane pole jest automatycznie dzielone przez oprogramowanie komputera pokładowego na prostokątne działki o zadanej powierzchni. Maszyna jest następnie kierowana do środków geometrycznych tych powierzchni, robiąc po przekątnej 12 nakłuć, które wymieszane składają się na zbiorczą próbę kierowaną do analizy. Vintex 1000 pobiera jednorodną próbę glebową z głębokości około 30 cm, przy czym w odróżnieniu od próbek pobieranych ręcznie świdrami glebowymi nie jest ona zanieczyszczona wierzchnimi warstwami gleby, co znacznie zwiększa wiarygodność opracowania.
Podpisane kartoniki z próbami przekazujemy do okręgowych stacji chemiczno-rolniczych, gdzie po otrzymaniu wyników opracowujemy izoliniowe mapy zasobności i zmienności gleby.